Cześć, dzięki bardzo za to, jak dobrze zareagowaliście na ten pierwszy film. Na temat wojny w Ukrainie. Także bardzo mnie to zaskoczyło. Już długo nie wrzucałem filmu, który miałby taką popularność, więc bardzo dziękuję za wszystkie Wasze udostępnienia, rozsyłania i podawanie tego dalej. Oczywiście, jeżeli Wam się podoba to, co na tym kanale mówię i robię, to proszę subskrybujcie, udostępniajcie, no bo w ten sposób najbardziej możecie pomóc rozwijać się temu kanałowi. Bardzo dziękuję. Patronom za to, że są wierni i ciągle tutaj są ze mną na tym kanale, bo rzeczywiście luty, marzec, to był czas takiej mojej nieobecności troszkę na kanale, natomiast już kwiecień regularnie te filmy się pojawiają i one są w tym temacie, który też spowodował moją nieobecność w lutym i w marcu, czyli wojny w Ukrainie. I dzisiaj chciałbym porozmawiać troszkę o historii, bo czasami historia też kładzie się cieniem na to, co. Dzisiaj jako chrześcijanie robimy albo co wydaje mi się, że powinniśmy robić, albo co myślimy o tej sytuacji, więc począł weczce troszkę o tych wszystkich takich historycznych podeptanych odciskach. ja dostałem taką wiadomość, którą nie będę tutaj wam ujawniał autora, chociaż bo napisał do mnie na privie, ale czy na priv czy publicznie to takie rzeczy pisać jest taki sam wstyd. Ale skoro ktoś pisze do mnie prywatnie, to rzecz jasna, że nie będę tego upubliczniał, bo to byłoby brzydkie. Tym bardziej, że jest się czego wstydzić. Ta wiadomość jest mniej więcej tej treści, to jest komentarz do takiego filmu, który nagrałem razem z wyższą szkołą teologiczno społeczną na temat właśnie chrześcijan, postawy chrześcijan wobec wojny w Ukrainie. No i komentarz do tego jest taki mocny, ale dzisiaj jest taka sytuacja, że kto nie pomaga czuje się wykluczony z grona chrześcijan. Ty się znasz i tutaj moje zawsze ulubione wtręty o socjotechnikach, ty się znasz na socjotechnikach, w mediach yy, i to jest przerażające. Więc dla mnie sprawa jest prosta. To, to nie jest kwestia znajdowania się na socjotechnikach, tylko posłuszeństwa Ewangelii. To Jezus, no, można powiedzieć, udana socjotechnika, kiedy powiedział, byłem głodny, a mnie nie nakarmiliście, byłem nagi, a nie pomogliście mi się ubrać. Nie znam was. Jak możecie mówić, że mnie znacie, skoro tak się zachowujecie. I to nie jest żadna te socjotechnika, to jest po prostu Ewangelia. Ewangelia, która obliguje nas do tego, żeby w potrzebującym rozpoznać Jezusa i pamiętać, że cokolwiek robimy dla tego jednego z najmniejszych braci, robimy dla samego Pana Jezusa. I nie ja to wymyśliłem, więc socjotechniką to nie ma nic wspólnego. Natomiast dalej pojawia się wątek, który chcę poruszyć w tym odcinku. Oni uparcie świętują rok bandery, obnoszą się z tym. Ten okrzyk y, sława Ukrainie wielu usłyszało przed śmiercią. Dotyka nas to osobiście. Bo mamy swoje, groby swojej rodziny na Ukrainie, tam spoczywa część mojej rodziny. Natomiast dziś, dalej kończy autor tego, tej wiadomości, dziś nie wolno o tym mówić, bo jak się o tym mówi, to się jest ruskim trolem. Nie, ruskim trolem się jest z innych powodów, a nie dlatego, że się tak mówi. Yy, natomiast to może być dla niektórych niespodzianka, ale z Ukrainą, z Niemcami, z Rosją przez setki lat jesteśmy sąsiadami. I od czasu w zasadzie imperium rzymskiego, czasy, kiedy pan Jezus się rodził, historycy na przykład nazywają Pax Romana, Czyli, czyli to ten czas takiego pokoju, kiedy Cesarstwo Rzymskie rozciera się na wszystkie kraje, i wszystkie podbite kraje, kiedy są podbite przez Rzymian, ze sobą nie walczą, więc ludzie zajmują się uprawianiem ziemi, rzemiosłem, a nie wojaczką, bo wszyscy są pod butem rzymskiej okupacji, więc po co mają walczyć ze sobą, skoro i tak są niepodlegli. Natomiast przez resztę czasu, i to właśnie jest ta niespodzianka. Przez resztę czasów w tej części świata sąsiadujące ze sobą narody zawsze walczyły. Więc nie mamy konfliktów, nie wiem, takich w rodzinie opowieści o tym, że nasi bliscy walczyli i zginęli z rąk hiszpańskich żołnierzy albo wenezuelskich żołnierzy, bo ci byli daleko. Natomiast każdy ma w rodzinie kogoś, kto w dalekiej albo jakąś historię związaną właśnie z... Walką z Niemcami, z Rosjanami, z Ukraińcami, bo w tej części Europy, no chyba, że ktoś w ostatnich 80 latach osiedlił się w Europie, nawet nie w tej części Europy, w całej Europie. Niemcy z Francuzami, Francuzi z Hiszpanami, Anglicy z Francuzami, wszyscy mają jakąś historię, że ktoś z bliskich zginął z rąk żołnierza sąsiedniej armii. Dalej lub później w czasie, ale Wszyscy ze wszystkimi walczyli. Więc jeżeli ktoś się przeprowadził do Europy w ciągu 80 lat, na przykład z Wenezueli, no to on może rzeczywiście nie rozumieć tych takich niesnasek. Natomiast tutaj wszyscy ze wszystkimi walczyli. I teraz zastanawiam się, co to ma wspólnego z sytuacją, którą mamy dzisiaj, i z pomaganiem tym, którzy cierpią z powodu wojny. Oczywiście, dla nas chrześcijan, jeżeli dla kogoś jego religią jest historia, jeżeli dla kogoś jego rytuałem i, i, i osią jego życia religijnego są groby dziadków i jakieś próba zemsty, albo pragnienie po prostu pomszczenia tych, którzy niewinnie zostali zamordowani w jakichś rzeziach, nie no to jeżeli to jest jego religia, to tego filmu zupełnie nie zrozumie. Natomiast jeżeli ktoś jest chrześcijaninem, to zakładam, że otwiera Ewangelię i tam znajduje przypowieść, prostą przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. i tu znowu Znowu niespodzianka, sytuacja idealnie pasuje, bo przez wieki Żydzi z Samarytanami byli pokłóceni. Zresztą Samarytanie to są ci, którzy uważali się za prawdziwych Żydów, ci, którzy rozwinęli pewien rodzaj religijności, kultu pod nieobecność dużej części narodu wybranego w czasie niewoli babilońskiej, kiedy ci wrócili, z tamtymi się nie mogli dogadać, no i obrażali się, kłócili generalnie się nie dogadywali. I teraz Jezus w takim kontekście dwóch skonfliktowanych etnicznych grup mówi o człowieku, który został pobity i jego ziomkowie przejeżdżają i jest im to zupełnie obojętne, nie pomagają mu, natomiast przejeżdża Samarytanin i ten Samarytanin mówi, wiesz co, pomógłbym tobie, chętnie bym tobie pomógł, ale nie mogę tobie pomóc, bo twój prapradziadek mojemu praprapradziadkowi zrobił krzywdę bo mniej więcej do tego się sprowadza ta wiadomość i to nie chodzi o jednego maila, ja nie jestem jakiś taki wrażliwy, tylko przeczytałem ten mail, yy, dlatego że on odzwierciedla często treść naszych rozmów i to jest wstyd, że takie rozmowy w ogóle mają miejsce, no bo dla chrześcijan to jest wstyd, yy, dlatego że no nie można powiedzieć twój pra-pra-pradziadek zrobił mi taką przykrość i, yy, i teraz ja tobie nie pomogę. Mój pra-pradziadek, Pradziadek był powstańcem wielkopolskim, przeżył, więc jest moim pradziadkiem, bo jako młody chłopak walczył, a dopiero potem został ojcem mojego dziadka. Ale ze strony mojej babci rodzeństwo mojego pradziadka zginęło właśnie tu w Bydgoszczy, kiedy byli powstańcami wielkopolskimi, przeżyli powstanie, natomiast kiedy po 20 latach wybuchła II wojna światowa, weteranów powstania wielkopolskiego Niemcy bardzo chętnie mordowali tak od sobie po prostu. Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby to rzutowało w jakikolwiek sposób na moje relacje z przyjaciółmi, którzy są pastorami w Niemczech, są Niemcami, chociaż ich dziadkowie, bardzo prawdopodobne, że właśnie wykonywali rozkaz represji wobec ludności polskiej tutaj w Bydgoszczy, najszybciej spolonizowanym miastem, mieście w dwudziestoleciu międzywojennym. I co z tego, pytam? Więc co ma Bandera, historia okrzyku Sława Ukrainii i walki polsko-ukraińskie 100, 200, 300, 500 lat temu? Co to ma wspólnego dzisiaj z przykazaniem, jakie Jezus zostawia swoim uczniom, żeby widząc człowieka w potrzebie, okazywali mu miłość, pomoc i wsparcie, tak jakby okazywali je samemu Jezusowi? Co to ma wspólnego? Z tym, że, że kiedyś było kiepsko. I jedyną analogię, jaką znajduję, to jest przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. I właśnie cała oś tej historii, cała siła tej historii polega na tym, że jeden i drugi, zarówno ten cierpiący, jak i ten, który mu pomógł, jeden i drugi miał plecak pełen, Gorzkich żali, wyrzutów, słusznych pretensji, zranień w przeszłości, nieprzypadkowo te dwie grupy etniczne dobrane w tej przypowieści to nie byli najwięksi przyjaciele, tylko najwięksi wrogowie. A Jezus mówi: i to jest właśnie dla was wzór, kiedy najbardziej skonfliktowani ze sobą ludzie potrafią historycznie, kulturowo, etnicznie, politycznie nie zważają na to, tylko sobie pomagają. Więc. Dla mnie sprawa wydaje się oczywista, że przywoływanie takich historycznych resentymentów jest po prostu niestosowne i jest niezrozumieniem Ewangelii. Miejcie się dobrze, miejcie dobry dzień i co? Cały czas modlimy się o pokój, modlimy się o pokój i koniec wojny na Ukrainie. Dobrego dnia.